Legenda głosi, że przed narodzinami cywilizacji wyspę, kontynent zwany Atlantydą, zamieszkiwali ludzie, którzy stworzyli wspaniałą kulturę, zaawansowaną technikę i znakomity ustrój. Pewnego dnia wyspa zniknęła. Czy naprawdę istniała? 2300 lat po ukazaniu się opowieści o Atlantydzie, ludzie wciąż szukają śladów wyspy i jej tajemniczych mieszkańców. Uważam, że Atlantyda istniała. Jestem przekonany, że to prawda, ta cywilizacja uległa zagładzie, ale jej fragmenty są porozrzucane po całej planecie. Czy ruiny Atlantydy spoczywają na dnie oceanu? Czy jej mieszkańcy nauczyli Egipcjan, jak budować piramidy i położyli podwaliny pod cywilizację Majów? Czy zmienili bieg historii, wykorzystując technikę wyprzedzającą ich czasy? Być może mieli komputery i telewizję. Czy kataklizm dał początek wspaniałej legendzie? O ile mi wiadomo, nie ma niepodważalnych dowodów na to, że Atlantyda istniała. Wypowiedzą się sceptycy i ci, którzy wierzą w istnienie tajemniczego kontynentu. Wspólnie wybierzemy się na jego poszukiwanie. Prawda czy fałsz? Atlantyda. Rzadko który mit działał na wyobraźnię człowieka tak jak mit o Atlantydzie. Legenda głosi, że w centrum tej żyznej krainy, wielkości połączonej Azji Mniejszej i Libii, wznosił się pałac otoczony pasami lądu i morza. Była to rajska wyspa stworzona przez potomków greckiego boga Posejdona, społeczeństwo wyrafinowane, egalitarne, żyjące w pokoju od wielu pokoleń. Mieszkańcy wyspy byli ludźmi honoru, czcili byki, oswajali słonie, uwielbiali kokosy. Z czasem jednak ich boskie cechy zaczęły ustępować ludzkiej naturze. Stali się wojowniczy i chciwi. Wreszcie, po jednym dniu i nocy trzęsień ziemi i powodzi, Atlantyda zniknęła w odmętach oceanu. Przepiękna opowieść, historyczna czy fikcyjna? Niektórzy uważają, że prawdziwa. Większość ludzi sądzi, że to zmyślona opowieść czy legenda. Ja wierzę, że ta cywilizacja naprawdę istniała. Myślę, że część mieszkańców przeżyła kataklizm, który zatopił większość Atlantydy. Łowców Atlantydy można podzielić na tych, którzy szukają zaginionego kontynentu oraz tych, którzy szukają dowodów, że mieszkańcy Atlantydy przyczynili się do powstania najwspanialszych budowli w historii ludzkości. Wszyscy zaczynają od Platona, wielkiego filozofa greckiego, który około 360 roku przed naszą erą pisał o zaginionym kontynencie w dwóch dialogach, Timajosie i Krityaszu. Jego teksty były przekazywane z pokolenia na pokolenie jako przewodnik. Wielu poszło wytyczonym tam szlakiem, który ich doprowadził do różnych wniosków na temat położenia Atlantydy. Stało się tak dlatego, że cechy charakterystyczne wymieniane przez Platona trudno zinterpretować. Pisze, że Atlantyda leży przed cieśniną zwaną słupami Heraklesa. Tradycja głosi, że słupy Heraklesa to dzisiejsza cieśnina Gibraltar, u wejścia na Morze Śródziemne. Sęk w tym, że za cieśniną rozpościera się odrębny świat. Zdaniem niektórych pobliskie wyspy azorskie i kanaryjskie są szczątkami Atlantydy. Inni umiejscawiają zaginiony kontynent w różnych regionach świata. Na Antarktydzie, na Morzu Południowochińskim, w Irlandii, w Hiszpanii, w obu Amerykach, w Andach, a nawet na dnie jeziora w Republice Dominikany. Czy Atlantyda istniała? Platon tego nie stwierdza. Pisze tak, jakby istniała. Jego opis jest zdumiewająco szczegółowy. Określa Atlantydę jako wyspę z kilkoma koncentrycznymi pasami wody i lądu. W pierścieniach lądu są przesmyki dla łodzi. Earth, then water, then earth, then water, with the passageway in between, so boats could get in there.
Mamy więc mapę i opis krainy. Jednak do tej pory nie udało się odnaleźć jej ruin. Ciekawe wyniki dały poszukiwania jej mieszkańców, którzy przeżyli kataklizm. Niektórzy uważają, że część mieszkańców Atlantydy przeżyła zagładę swojego świata. Wypływali na brzeg w różnych zakątkach ziemi, często odległych od siebie. Wygnańcy wnosili swoją wiedzę do rodzących się kultur. Dla tych, którzy w to wierzą, najlepszym świadectwem są niesamowite budowle starożytnego Egiptu. Jak to możliwe, pytają, że słabo rozwinięte społeczeństwo nagle zaczęło wznosić tak wspaniałe konstrukcje? Jakim sposobem przeprowadzili skomplikowane obliczenia matematyczne? Jak wycięli w kamieniu idealne linie? Narzędziami z miedzi? Twierdzą, że Egipcjanom ktoś pomógł. Propagatorem tej teorii jest William Henry, pisarz i przewodnik grup turystów. Przywiózł do Egiptu grupę jej zwolenników, by bezpośrednio przeanalizować świadectwa historyczne. Świątynia w Dolinie Gizeh jest niezwykłą budowlą. Wzniesiono ją z setek bloków skały wapiennej, wyłożonej płytami z czerwonego granitu. Poszczególne bloki ważą nawet ponad 150 ton. Czyli trzy razy więcej od największego głazu Stonehenge w południowej Anglii. Starożytne zapiski głoszą, że mieszkańcy Atlantydy sprowadzili te głazy z miejsc odległych o ponad 1000 kilometrów. Jak tego dokonali? Dobre pytanie. William Henry ma teorię na ten temat. Sugeruje się, że prawdopodobnie opanowali jakąś technikę antygrawitacyjną. Dzięki niej mogli dowolnie przenosić i podnosić bloki skalne. Technika antygrawitacyjna? Chyba przesada. Ale teksty zapisane hieroglifami znalezione w świątyni Babidos świadczą o tym, że Egipcjanie znali techniki, które my wypracowaliśmy w XXI wieku. Czy to nie przypomina śmigłowca? A rysunek z prawej okrętu podwodnego, obiekt pod spodem jest jakby UFO. Czy to ukazuje, jak mieszkańcy Atlantydy podróżowali po świecie? Według tej teorii architekci z Atlantydy pracowali wszędzie. Przy budowie świątyni w Angkor Wat w Kambodży, znosili posągi na Wyspie Wielkanocnej na Pacyfiku, dotarli nawet do obu Ameryk. W Meksyku legendy od wieków opowiadają o brodatych białych bogach, którzy w starożytnych czasach przybyli zza oceanu. Jest ktoś, kto sądzi, że nie byli bogami, ale mieszkańcami Atlantydy i że pomogli Mają budować świątynię. George Erickson jest antropologiem. Bada kulturę Majów od 30 lat. W świątyniach Uxmal i Kohulicz zauważył coś, co wydaje się niemożliwe. Platon pisał, że na Atlantydzie były słonie. Uczeni twierdzili, że to niemożliwe, bo w Amerykach nie było i nie ma słoni. A jednak w sercu półwyspu Yucatan znajdujemy rzeźby przedstawiające słonie. Jest czoło słonia, są oczy słonia i idealnie wyrzeźbiona trąba. Niektórzy archeolodzy uznali to za stylizowaną papugę, ale to nie jest dziób, tylko trąba słonia. Ale może słonia widzi tylko nastawiony na to odbiorca, tak twierdzi większość archeologów. Przyjrzyjmy się bliżej takim dziwactwom u Egipcjan i Majów. Obejrzymy też tajemnicze podwodne konstrukcje. Przyłączymy się do wyprawy geologa, który od wielu lat bada wyprodukowaną na Atlantydzie broń masowego rażenia o sile tak wielkiej, że mogłaby zniszczyć całą cywilizację. Każda legenda zawiera ziarno prawdy. Zwykle to ziarno prawdy jest związane z jakimś naturalnym kataklizmem, niespodziewanym, straszliwym zjawiskiem, którego nie da się zapomnieć. Aby dotrzeć do tego ziarna prawdy, musimy podążyć śladem wielkich łowców Atlantydy. Sugestywny opis cywilizacji Atlantydy skazanej na zagładę rozpalał wyobraźnię czytelników Platona. Lamusa wyciągnął go kongresmen Ignatius Donnelly.
Urodził się w Filadelfii w 1831 roku. Wierzył, że można stworzyć doskonały ustrój społeczny. Współpracował przy zakładaniu utopijnego miasta Ninninger City w Minnesocie, co się nie udało. Nie zrezygnował ze swoich poglądów i napisał książkę zatytułowaną Atlantyda – Świat przed potopem. Dla niego Atlantyda była rajem na ziemi, fundamentem wszystkich starożytnych cywilizacji, a jej mieszkańcy pierwowzorem greckich bogów. Donnelly umiejscowił Atlantydę w pobliżu Wysp Azorskich. Ludzie wierzyli w to, co mówił, swoje poglądy głosił, podając je za fakty, do których dotarł. Skoro tak mówił, sporo ludzi pomyślało, czemu nie? Mogło tak być. Idea Atlantydy opanowała umysły w Niemczech na początku XX wieku. Powstało tam tajne stowarzyszenie Thule, które rozsyłało ekspedycje mające znaleźć materialne świadectwa dotyczące rasy aryjskiej. Jego członkowie wierzyli, że Aryjczycy pochodzą właśnie z Atlantydy. Umiejscawiali ją między Grenlandią a Islandią. Podobno podczas II wojny światowej Hitler rozkazał Luftwaffe zboczyć z misji militarnej i szukać Atlantydy. Osobą, która przywróciła Atlantydę na mapy świata, był człowiek, który ogłosił się wieszczem, Edgar Cayce. Twierdził, że ma wizję kontynentu, który trzykrotnie się dzielił, pozostawiając po sobie archipelag wysp, prawdopodobnie na Morzu Karaibskim. Głosił, że mieszkańcy Atlantydy wynaleźli kryształy podobne do laserów, które wytwarzały prąd elektryczny. W pewnej chwili przeładowały się i doszło do straszliwej eksplozji. Twierdził też, że w jednej z wizji objawiło mu się, że Sfinks został wzniesiony w roku 10500 przed Chrystusem. 8000 lat wcześniej niż szacowali naukowcy. I że dawni mieszkańcy Atlantydy ukryli pod nim komnatę dokumentów, gdzie zdeponowali całą wiedzę zgromadzoną przez zniszczoną cywilizację. Głosił, że dowody na istnienie Atlantydy zostaną znalezione na Bahamach w 1968 albo 69 roku. W 68 roku piloci lecący nad wyspą Bimini zauważyli tę dziwną strukturę. Około 1500 metrów kamieni ułożonych w tak zwaną drogę Bimini. Niektórzy wierzą, że to falochron. Wiele lat później podobną konstrukcję znaleziono u wybrzeży wyspy Andros. Nazwano ją drogą z Andros. Morze Karaibskie jest położone niemal 6,5 tysięcy kilometrów od słupów Heraklesa. Mimo to teoria o Bahamach wciąż znajduje wielu zwolenników. W 1995 roku Fidel Castro sfinansował wyprawę, która miała odnaleźć zatopione hiszpańskie statki wiozące skarby. Poszukiwacze natknęli się na coś innego. Wyprawę prowadziła Paulina Zelicki, inżynier kształcona w Związku Radzieckim. 700 metrów od brzegu Kuby sonda zarejestrowała tajemnicze twory na dnie oceanu. Według mnie to są fundamenty ruin. Nie mogę uwierzyć, że natura stworzyła tak doskonale prostą i symetryczną strukturę. Doszło do wniosku, że jest to dzieło człowieka. Być może na głębokości 700 metrów znajdują się ruiny jakiejś cywilizacji. Sonda wykazuje, że takich struktur jest tu wiele. Udało się nam nanieść na mapę tylko kilka. Paulina Zelicki postanowiła tu wrócić i dowiedzieć się, jaka cywilizacja pozostawiła te ruiny. Niestety rząd Castro nie daje jej na to zezwolenia.
Jednym z największych pasjonatów teorii, że Atlantyda była położona na Karaibach, jest George Erickson. Droga z Bimini i droga Zandros potwierdzają moje przypuszczenia, że Atlantyda była położona w tym rejonie. Ląd wystawałby tu nad wodę. To była część kontynentu Atlantydy w czasie, w którym nastąpiła jej zagłada, według Platona. Uszmal zdumiały go rzeźby słoni. W ruinach Kohulincz zauważył dziwne cechy na wspaniałych rzeźbach. Erickson zwiedza świątynię Masek, piramidę, w której wyrzeźbiono ogromne ludzkie twarze. Uważa on, że ta maska wskazuje na to, że ludzie innej rasy niż Majowie pojawili się tu, zanim wzniesiono tę świątynię i wyrzeźbili swoje portrety w kamieniu. To jest twarz Czaka, boga deszczu Majów. Ma cechy Atlantydy. Pociągłą twarz, kanciastą szczękę, wąsy podkręcone z obu stron, wyraźne łuki brwi i orli nos. Skąd wiemy, jak wyglądali mieszkańcy Atlantydy? Nie wiemy. Erickson jest zdania, że wiemy, jak nie wyglądali. Te twarze nie noszą cech typowych dla Majów. Majowie nie nosili brud ani wąsów i mieli okrągłe, płaskie twarze. Podczas tego pobytu Erickson znalazł więcej dowodów na poparcie teorii, że Majowie nie byli pierwszymi mieszkańcami Jukatanu. Archeolodzy są przekonani, że pierwsi kolonizatorzy Ameryk przybyli tu za stadami zwierząt przez pomost lodowy łączący Syberię z Alaską. Erickson twierdzi, że starożytni mieszkańcy Atlantydy dotarli do Ameryk znacznie wcześniej. Uważa, że pod koniec ostatniej epoki lodowcowej półwysep Jukatan, Kuba i Bahamy były znacznie większe. Nauka potwierdza to przypuszczenie. Erickson sądzi, że w wyniku jakiegoś kataklizmu stopniała czapa lodowa Ziemi, poziom wody w morzach się podniósł i Atlantyda została zalana. Twierdzę, że Atlantydę zalała ogromna powódź, wywołała ją asteroida albo kometa, która uderzyła w Ziemię. Geolodzy potwierdzają, że około 10 tysięcy lat temu poziom wody w morzach wyraźnie się podnosił. Nie ma jednak żadnych świadectw tego, że w owym czasie na Karaiby spadła większa asteroida czy kometa. Mimo to Erickson nie traci wiary. Wierzę, że Atlantyda istniała. Pojawia się sporo niemądrych pomysłów na temat Atlantydy i łatwo je odrzucić. Ale jednocześnie istnieje teoria, że kwitła tam cywilizacja morska, która miała ogromne osiągnięcia w architekturze i sztuce, która stworzyła pojęcia matematyczne oraz wypracowała społeczne interakcje, dzięki którym nastąpił złoty wiek w jej historii. Wierzę, że taka cywilizacja istniała i że zniszczyła ją powódź. Jej ślad znajdujemy u Majów. Większość archeologów i antropologów uważa, że nie potrzeba wychodzić poza możliwości i zdolności intelektualne przodków tutejszej ludności i że taka koncepcja obraża Majów. Mówi Jeff Blomster, antropolog. Zawsze pojawiały się teorie o przybyszach spoza Nowego Świata, którzy nauczyli miejscowych, jak rozwijać kulturę czy jak budować miasta. Dla mnie sugerowanie, że mieszkańcy Nowego Świata musieli mieć pomoc z zewnątrz, jest wyrazem etnocentryzmu. Poza tym nie ma na to żadnego dowodu. Źródła wykazują, że u niektórych ludów Ameryki Środkowej pojawiały się opowieści o wizytach boskich białych żeglarzy. Lecz dowody na to nie są bezsporne. A Egipt? Są ludzie, którzy twierdzą, że dowodem na istnienie takiego ludu są hieroglify na ścianach egipskich świątyń. Czy jest możliwe, że Atlantczycy przybyli do Egiptu uczyć Egipcjan, jak wznieść Sfinksa i piramidy? Czy mogli zostawić dokumenty w bibliotece pod posągiem Sfinksa?
Dla wielu zwolenników istnienia Atlantydy wszystkie drogi prowadzą do Egiptu. Wycieczka o nazwie Kosmiczne Wrota Bogów, którą prowadzi William Henry, ma na celu nie tylko wzbudzenie zachwytu nad mądrością starożytnych Egipcjan, ale też zakwestionowanie założenia, że wczesna, nierozwinięta cywilizacja mogła stworzyć doskonałe dzieła architektury. Ludzie tu przyjeżdżają, bo czują, że nie powiedziano im wszystkiego. Pragną poszerzyć wyobraźnię, przyjrzeć się dowodom i zobaczyć na własne oczy to, czym świat się ekscytuje. Grupa płynie Nilem do świątyni Horusa Wetfu. Jej budowę ukończono w roku 57 przed Chrystusem. Poświęcono ją Horusowi, bogowi o głowie sokoła. Historia jest tu wyrzeźbiona na ścianach. William Henry przyprowadził nas tu, abyśmy zobaczyli materialny dowód na istnienie Atlantydy. Oglądamy teksty, które opowiadają, że istoty pozaziemskie przybyły na Ziemię i utworzyły na niej wyspę podobną do tej, którą Platon opisał jako Atlantydę. Myślę, że Platon wykorzystał te teksty, pisząc swoje dialogi. Platon wyraźnie powiedział, że egipscy kapłani byli źródłem jego opowieści o Atlantydzie, ale świątynię zbudowano kilkadziesiąt lat po jego śmierci. Przewodnicy wycieczki wcale się tym nie przejmują, mają ważniejsze sprawy. Utrzymują, że Sfinks, Dolina Świątyń i piramidy stanowią materialny dowód na to, że ongiś Atlantczycy mieszkali w Egipcie. Większość egiptologów uważa, że kolosalny półlew, półczłowiek został wzniesiony w tym samym czasie co piramidy, około roku 2500 przed naszą erą. William Henry jest zdania, że znacznie wcześniej. Wierzy w teorię Edgara Cayce'a, że komnaty dokumentacji zbudowano potajemnie około 10 tysięcy lat temu i że mieszkańcy Atlantydy ukryli tam dokumentację po zakończeniu budowy Sfinksa. Nikt nie wie, co zakopano pod Sfinksem, ale naukowcy potwierdzają, że tam są podziemne komnaty. Cayce prorokował, że komnata dokumentów zostanie odkryta między rokiem 96 a 98. Na razie jego wizja się nie spełniła. Mimo to ludzie wierzą, że komnata istnieje. Należy do nich inżynier Bill Brown. Znalezienie komnaty stało się celem jego życia. Przez wiele tygodni sporządzał mapy za pomocą GPS-u i radaru podziemnego. Wydaje mu się, że coś znalazł. Przyjechałem w nadziei, że znajdziemy coś pod ziemią i tak się stało. 11 metrów pod ziemią znaleźliśmy jaskinię. Ma głębokość 40 metrów. Jest wypełniona błotem, w którym tkwią skrzynie. Co w nich jest? Dokumenty mieszkańców Atlantydy? Brown wierzy, że jest to krok od poważnego odkrycia. Komnata dokumentów zawiera wszystko o plemieniu zamieszkującym Atlantydę. Opowiada o jej historii sprzed upadku cywilizacji. O tym, dlaczego doszło do zagłady, to dla nas ostrzeżenie, żebyśmy nie popełnili tego samego błędu. Uczestnicy wycieczki mieli nadzieję pomóc Billowi w poszukiwaniu komnaty. Jednak zezwolenie na kopanie jeszcze nie nadeszło, więc muszą się zadowolić zwiedzaniem wnętrza Wielkiej Piramidy. Henry prowadzi przez labirynt korytarzy. Potem wszyscy wchodzą po drabinie do komnaty przypominającej jaskinię. Cała grupa pogrąża się w medytacji. Jesteśmy w komnacie królewskiej Wielkiej Piramidy. Niesamowite miejsce do medytacji ze względu na powiązania z energiami gwiezdnymi.
Wszyscy są zdumieni, patrząc na ogromne bloki czerwonego granitu, z których zbudowana jest komnata. Henry wierzy, że kamienne bloki można było ustawić tylko wykorzystując jakąś nadprzyrodzoną technikę, jaką, jak przypuszcza, znali mieszkańcy Atlantydy. Kiedy William Henry opuszcza wnętrze piramidy, słońce chyli się ku zachodowi. To, co widział, odmieniło go wewnętrznie. Absolutnie fenomenalne, cudowne. Rzeczywiście. Ale czy mieszkańcy Atlantydy mogli wznieść te starożytne budowle? Jeśli tak, jak tu dotarli? Henry uważa, że odpowiedź na to pytanie znalazł w miejscowości o nazwie Abu Dzirab. Leży około godziny drogi z równiny Gizy i jest znane egiptologom, jako że znajdują się tutaj ruiny dwóch świątyń Słońca z czasów V dynastii. Henry wierzy, że nie tylko to. Jedziemy do Abu Dzirab, jednego z najstarszych ośrodków kultu na Ziemi. Starożytna tradycja egipska głosi, że przez to miejsce przyszły na Ziemię gwiezdne istoty. Miejscowi mówią, że to jest lądowisko dla UFO. Ja twierdzę, że mieszkańcy Atlantydy przybyli tu przez gwiezdne wrota. Lądowisko UFO dla gwiezdnych istot. Henry wierzy, że mieszkańcy Atlantydy narodzili się w konstelacji Plejady i przybyli na Ziemię przez gwiezdne wrota służące do podróży w kosmosie i w czasie. Jest przekonany, że jednym z pierwszych miejsc, w których wylądowali, było Abu Dzirab. Rzadko kto o tym wie. Obecnie zaczynamy odkrywać, że to może mieć ogromne znaczenie dla teorii istnienia Atlantydy. Henry zbliża się do ruin budowli czy ołtarza. Jeśli położymy rękę na kamieniu, wyczujemy, że zaokrąglona krawędź jest idealnie gładka. Niektórzy widzą w tym dowód na to, że starożytni używali maszyn. Jak można tak wygładzić kamień miedzianymi rylcami? Egiptolodzy tak twierdzą, ale to nie ma sensu. Co na to naukowcy? Salima Ikram zajmuje się badaniem starożytnego Egiptu od 20 lat. Nie zgadza się z teorią, że starożytne budowle egipskie zbudowali kosmici. Niektórzy nie wierzą, że mieszkańcy tej krainy mogli wznieść te budowle bez pomocy z zewnątrz. To obraża starożytnych. Dokumenty z Atlantydy zaginęły, natomiast mamy do dyspozycji świadectwa archeologiczne, które ukazują szczegółowo, jak piramidy były budowane przez Egipcjan. Ukazują bardzo przyziemną technikę. Piramidy zbudowano około 4,5 tysiąca lat temu. Wznieśli je Egipcjanie, z których niektórzy pracowali głównie dla faraona, i chłopi, którzy w ten sposób unikali płacenia podatków przez 3-4 miesiące w roku. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że zrobili to robotnicy dla uniknięcia podatku niż gwiezdne istoty. William Henry wciąż poszukuje odpowiedzi w gwiazdach. Wielu historyków i naukowców sądzi, że opowieść o Atlantydzie jest tylko opowieścią. Ale również ten mit może mieć historyczne źródło. Niektórzy uważają, że źródłem inspiracji Platona był konkretny lud i konkretne miejsce znajdujące się niedaleko wielkiego filozofa. Atlantydę należy umiejscowić w tak zwanym Starym Świecie, w basenie Morza Śródziemnego, u wybrzeży Hiszpanii, w każdym razie w regionach, które Platonowi nie były obce. Santorini. Rajska wyspa na błękitnych wodach Morza Egejskiego była ongiś daleko wysuniętą placówką kwitnącej cywilizacji z epoki brązu. Było to zamożne, wyrafinowane społeczeństwo żeglarzy, zaangażowanych w handel w całym basenie Morza Śródziemnego. Kultura ta zniknęła niemal z dnia na dzień. Czy to nam coś przypomina? Może choćby mgliście Atlantydę? Może trzeba dać nauce szansę na rozwiązanie tajemnic Atlantydy?
Poszukiwacze Atlantydy często sugerują się tekstem Platona, który umiejscawia ją poza słupami Heraklesa i zakładają, że leżała poza cieśniną Gibraltar albo na Oceanie Atlantyckim. Ale świat Platona był światem Morza Śródziemnego. Być może słupy Heraklesa były tworem geologicznym blisko wybrzeża Grecji. Możliwe, że za tym punktem leżała wyspa zamieszkana przez ludzi, którzy stworzyli zaawansowaną cywilizację, która miała wyraźnie zorganizowany rząd, prowadziła handel zagraniczny i dysponowała liczną i potężną armią. Może ten lud został zmieciony z powierzchni Ziemi przez kataklizm odczuwalny w całym regionie. Takie miejsce istniało. Od roku 3000 do roku 1100 przed Chrystusem pierwsza prawdziwie europejska kultura rozkwitła na wyspach Santorini i Krecie. Słynny pałac w Knossos na Krecie miał nawet pierwszą kanalizację wewnętrzną. Była to wysoko rozwinięta kultura. Czy jest możliwe, że Minojczycy zainspirowali ostrzegawczą opowieść Platona? Co sprowadziło upadek tej cywilizacji? Być może nauka ma odpowiedź na te pytania. Około roku 1640 przed naszą erą, 1300 lat przed powstaniem dzieła Platona, potężna erupcja wulkanu rozsadziła maleńką grecką wyspę Santorini. Duża część wyspy zapadła się pod wodę. Morze pochłonęło niewielką placówkę rozwiniętej kultury minojskiej. W 1939 roku grecki archeolog Spyridion Marinatos rozpoczął prace wykopaliskowe na Santorini. Chciał się przekonać, czy ruiny kultury minojskiej wciąż spoczywają pod warstwami ziemi i popiołu. Okazało się, że tak. W popiele wulkanicznym zachowało się bajeczne miasto Akrotiri. Okazało się, że w tym cywilizowanym mieście stały domy, spichlerze na ziarno i wino i że było niezwykle pięknie zdobione. W ciągu jednego dnia i nocy zniszczyła je potężna erupcja wulkanu, na którym było usytuowane. Akrotiri pasuje do opisu Platona. Profesor Marinatos uznał, że los tego miasta może stanowić historyczną podstawę opowieści Platona o Atlantydzie. Floyd McCoy, geolog, jest zdania, że coś w tym jest. Jest w niej mowa o czymś, co nagle zniknęło, co wyleciało w powietrze. Znamy tylko jedno zjawisko naturalne o takiej sile niszczącej. Erupcję wulkanów. Patrząc na wulkan z ruin wspaniałej kultury, McCoy wyobraża sobie, co mieszkańcy Akrotiri przeżyli owego dnia. Załóżmy, że stoimy tu 3600 lat temu i wulkan właśnie wybucha. Co byśmy widzieli? Najpierw to, że cała wyspa pęka i tworzy się rozpadliwa. Widzielibyśmy ogromny pióropusz popiołu i pumeksu wzbijający się wysoko w stratosferę. Pęknięcie ziemi przebiegałoby w tym kierunku. Rozpadlina otworzyłaby się i wessała wody oceanu. Wody Morza Egejskiego zalewają rozpadlinę, co doprowadza do kolejnych erupcji. Z krateru wydobywa się lawa i zalewa okolice. Wybuch wulkanu na Santorini był równie potężny jak erupcja wulkanu Krakatoa w Indonezji w 1883 roku i 10 razy silniejszy niż erupcja wulkanu Świętej Heleny w 1980 roku. Stary krater wciąż dymi.
Floyd McCoy płynie w stronę ogromnego krateru, który powstał po zawaleniu się środkowej części wulkanu. Ponad 3600 lat po kataklizmie wciąż widać ślady siły erupcji. McCoy twierdzi, że historia się powtórzy. Tu jest poziom zerowy, miejsce, gdzie skupiają się erupcje. Wulkan się odbudowuje. Co tu będzie za 20 tysięcy lat? Utworzy się ogromna wyspa. Być może będzie wyglądała tak jak w epoce brązu. Pokryje się glebą, drzewami, krzewami. Może będzie zaludniona. Wszędzie widać oznaki, że wulkan jest wciąż czynny i potencjalnie niebezpieczny. Tu jest gorąco, wydobywa się gorący gaz. Żółta substancja to siarka, biała tlenek siarki. Ciepło wydziela się z wnętrza ziemi. Skąd się bierze? Z magmy, płynnych skał znajdujących się pod skorupą ziemi. Każdy wulkanolog od razu wie, że pod stopami ma lawę i że erupcja może nastąpić w każdej chwili. Nie ma wątpliwości, że ten wulkan zniszczył Akrotiri. Ale czy mógł zniszczyć kulturę Minojczyków na krecie odległej o ponad 100 kilometrów? Inżynier Kostas Synolaki spędził dzieciństwo na Krecie. Fascynowała go potęga morza. Jako człowiek dorosły został specjalistą od najbardziej niszczycielskiego zjawiska związanego z oceanem, ogromnych fal zwanych tsunami. Nie mamy naukowej wiedzy o tym, co stało się na Santorini. Powstały hipotezy, bo tak funkcjonuje nauka. Sądzimy, że wulkan wybuchł i zniszczył wyspę. Rozsadzany od wewnątrz wulkan wzbudził ogromną falę tsunami, która dotarła aż na Kretę i wyrządziła poważne zniszczenia. W czasach starożytnych Santorini była centrum handlu na Morzu Śródziemnym, podobnie jak współcześnie Hongkong. Czy tsunami mogło zniszczyć duże miasto? W ostatnich czasach mogliśmy obserwować niszczycielską siłę fal morskich. W 2004 roku tsunami na Oceanie Indyjskim zabiło 225 tysięcy ludzi. 5 lat temu tsunami na Morzu Śródziemnym zniszczyło fragment wybrzeża Turcji. Obraz miasta, które znika w morskich głębinach, nie jest przesadzony. Widzieliśmy to w 1999 roku podczas potężnego trzęsienia ziemi w Izmicie, które pochłonęło 17 tysięcy ofiar. Czy więc cywilizacja minojska była wzorcem Atlantydy Platona? Szczegóły tego, co wydarzyło się w 1640 roku przed naszą erą, pojawiają się w wizji filozofa. Wysoko rozwinięta kultura, jej gwałtowne zniknięcie, ukształtowanie wyspy Santorini, czerwona i czarna skała wulkaniczna. Czy Minojczycy, którzy przeżyli, przynieśli straszliwą opowieść do Grecji, gdzie ją przekazywano z pokolenia na pokolenie, aż doszła do uszu Platona? Dowody poszlakowe są zastanawiające, ale być może dowody materialne zniknęły na zawsze. Czy to była Atlantyda? Trudne pytanie. O Atlantydzie mówią tylko opowieści. Czy opowiadane wydarzenia rozgrywały się tutaj? Trudno powiedzieć. To wręcz niemożliwe. Wspaniała opowieść. Chciałoby się w nią wierzyć, ale jestem naukowcem. Muszę zobaczyć jednoznaczne dowody materialne. Jeszcze ich nie mamy.
Wielu uczonych uważa, że nie trzeba udowadniać, że miasto Akrotiri to Atlantyda. Opowieść o rozwiniętym społeczeństwie, które zniknęło dosłownie z dnia na dzień, zachowałaby się do epoki klasycznej kultury greckiej i jej najwybitniejszego nauczyciela Platona. Jeśli szukamy wysoko rozwiniętej kultury na obszarze, gdzie powinna być Atlantyda, będzie nią zapewne kultura minojska. Czy nauka umie wyjaśnić zaskakujące świadectwa na to, że boskie istoty pomogły w rozwoju rodzących się kultur, takich jak kultura starożytnych Egipcjan i Majów? Czy możemy pominąć dziwaczne, jakże współcześnie wyglądające hieroglify, a osobliwe rzeźby, których nie da się wyjaśnić rzeczywistością ziemską? Opowieść o utopijnej wyspie, kontynencie zamieszkanej przez ludzi o wysokim rozwoju, która zniknęła nawiedzona przez kataklizm, fascynuje ludzi od stuleci. Uwielbiają ją nawet sceptycy. Atlantyda to jedna z największych tajemnic naszych czasów. Czy musimy założyć, że ci, którzy przeżyli zagładę Atlantydy albo ich pozaziemscy kuzyni znieśli lub zaprojektowali największe budowle starożytnych cywilizacji? Nigdzie na świecie nie prowadzi się tyle wykopalisk, co na równinie Giza i na półwyspie Jukatan. Czy napis na jakimkolwiek znalezionym przedmiocie głosi: jesteśmy z Atlantydy, my to zbudowaliśmy? Jak dotąd nie. Ale w oczy rzucają się wymowne anomalia, które trzeba wyjaśnić. Najbardziej oczywiste są hieroglify z Abydos. Jedni widzą w nich śmigłowiec, inni okręt podwodny, jeszcze inni UFO. Skąd Egipcjanie mogli znać takie pojazdy? Otóż nie znali. Te hieroglify zostały wykute na wcześniejszych. Świątynia w Abydos była pierwotnie poświęcona faraonowi Seti. W późniejszych czasach na dawniejszych inskrypcjach wyżłobiono nowe, wychwalające Ramzesa II. Po pewnym czasie część tynku odpadła i hieroglify przybrały dziwaczne, papkowe kształty. Po oddzieleniu jednych od drugich znika tajemnica pozaziemskich technik. Pozostała jeszcze sprawa tego, co znajduje się pod łapami Sfinksa, gdzie według proroctwa Edgara Cayce'a znajduje się komnata dokumentów z Atlantydy. Czy obrazy radarowe uzyskane przez Billa Browna naprawdę ukazują tę komnatę? Komnata czy komnaty dokumentów na pewno istnieją, wierzę, że tak jest i że w przyszłości to udowodnimy. Na egiptologach to nie robi wrażenia. Wywiercili pod Sfinksem głębokie otwory i niczego nie znaleźli. Ludzie poszukują komnaty dokumentów i tajemnic Atlantydy, które rzekomo zostały ukryte pod łapami Sfinksa. Do tej pory wiercenia i badania podłoża nic nie dały. Może znajdą je w przyszłości, choć wątpię, bo włożono w to ogrom pracy. Dopóki nie znajdziemy komnaty dokumentów, załóżmy, że to Egipcjanie wznieśli jedne z najwspanialszych budowli starożytnego świata. Dlaczego zakładać, że pojawili się kosmici i coś zrobili, kiedy ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, umieli to zrobić sami? Czy to samo można powiedzieć o Jukatanie? George Erickson święcie wierzy, że wąsaci mężczyźni i słonie wyrzeźbione w świątyniach Majów stanowią dowód na istnienie Atlantydy. Na Jukatanie widziałem wiele rzeczy, które umacniają moje przekonanie, że mieszkańcy Atlantydy zaszczepili mają swoją kulturę i swoje pojęcia. Jeff Blomster, znawca kultury Majów, nie zgadza się z tym. Nie ma żadnych dowodów na to, że pierwsi osadnicy na Jukatanie byli żeglarzami z miejsca zwanego Atlantydą położonego na Karaibach. Więc jak wyjaśnić niezwykłe maski w Kohunlicz? Maski w Kohunlicz ukazują Boga Słońca.
tysiąca Majów, konicza hoła. Czasami bywa rzeźbiony z zakręconymi detalami po obu stronach ust. Być może w ten sposób przedstawiono dym lub parę. Niektórzy sugerują, że to są węże, ale nie wąsy. Okazuje się, że Majowie mieli zarost na twarzy. Pomysł, że go nie mieli, jest nieporozumieniem. W każdej współczesnej społeczności Majów w Meksyku czy Gwatemali są mężczyźni z zarostem na twarzy, więc starożytni Majowie też go mieli. No dobrze, ale trąby słoniowe w Uxmal? Czy nie dowodzą, że ongiś słonie z Atlantydy przemierzały Amerykę? Maski nie przedstawiają słoni, tylko pewne cechy świata Majów, połączenie istniejących zwierząt z nadprzyrodzonymi. Czasami ich pyski przedstawiają dzioby ptaków, czasami pyski gadów, czasami tapiry, zwierzęta znane Majom. Richard Ellis, oceanograf, uważa, że teoria Ericksona o tym, że spadająca kometa wzbudziła fale, które zatopiły Atlantydę na Karaibach, nie jest zgodna z prawdą. Uważam, że pomysł o tym, że Atlantyda leżała na Karaibach, jest śmieszny. Geologiczne dzieje wysp na Karaibach, Meksyku i Kuby są dobrze znane. Nic nie wskazuje na to, że są fragmentami zatopionego dużego lądu. Ameryka Południowa wykracza poza pojęciowe horyzonty Platona. Czy Atlantyda mogła być położona na Jukatanie? Mogła być wszędzie, ale czy może być tam? Nie sądzę. Najprawdopodobniej powinno się ją umieszczać w regionie znanym Platonowi. Może na greckiej wyspie Santorini. Minojczycy i ich kultura odpowiadają opisowi Platona, ale poza tym prawie nic się nie zgadza. Platon pisał, że Atlantyda jest wyspą wielkości Libii połączonej z Azją. Santorini nie pasuje do tego opisu. Nie leży za słupami Heraklesa, jeśli założyć, że Platon nie miał na myśli cieśniny Gibraltar. Wulkan rzeczywiście zniszczył ośrodek kultury minojskiej, ale stało się to zaledwie 900 lat przed Platonem, a nie 9000 lat wcześniej. Prawdopodobieństwo wynosi 50%, więc żadna teoria nie wygrywa. Nie można wierzyć w jedne elementy opowieści i odrzucać inne, żeby udowodnić swoje przekonania. Just take bits of a story and dismiss other bits of the story to make it work. But for believing. Ale wiara rozbudza nadzieję. Fakt, że pewien człowiek uwierzył w istnienie legendarnej Troi, wciąż stanowi motywację dla poszukiwaczy Atlantydy. W 1873 roku niemiecki poszukiwacz przygód Heinrich Schliemann odkopał ruiny starożytnej Troi, dowodząc, że eposy Homera, Iliada i Odyseja są przynajmniej częściowo oparte na faktach. George Ericsson wskazuje, że w oczach wielu uchodził on za wariata, który ugania się za legendą. I co z tego wynikło? Heinrich Schliemann pokazał nam, że nie możemy się opierać na obowiązujących sądach naukowych, ale że powinniśmy szukać odpowiedzi, które mają sens dla nas samych. Sceptycy uważają, że takie odpowiedzi muszą być poparte jednoznacznym materiałem dowodowym. Jeśli mieszkańcy Atlantydy rzeczywiście tu przybyli, dlaczego nie ma żadnych śladów ich pochodzenia i pojawienia się tu ich łodzi i innych urządzeń żeglarskich? Istnienie Atlantydy pozostaje tajemnicą. Może Platon chciał tylko napisać przypowieść, a może zaginiona cywilizacja wciąż czeka na odkrycie. Być może Platon pisał tylko moralitet, a nie historię, i wykorzystał opowieść o Atlantydzie, by pokazać, co się dzieje, kiedy człowiek zapomina o swoich ograniczeniach. Wierzę, że opowieść o Atlantydzie jest prawdziwa. Spodziewam się, że w ciągu tego dziesięciolecia znajdziemy nowe dowody na jej istnienie.
Dopóki ktoś nie znajdzie przedmiotu, który można wziąć do ręki lub któremu można zrobić zdjęcie i powiedzieć, ten przedmiot może pochodzić tylko z Atlantydy, nie uwierzę w ani jedno słowo tej opowieści.